Pan dyrektor Warzecha. Pan dyrektor Warzecha, 10 zł do świnki, proszę. 10 zł do świnki. Nie, nie, nie. Kulturalnie 10 zł. Ale nie może się zacząć, bo przeszkadzają. Dziękujemy, MPEC zasilił. To jest akcja Ciepło dla Krakowa. Szanowni Państwo, bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Koleżeństwo z tyłu też bardzo proszę. Pan radny Woźniakiewicz. Szanowni Państwo, otwieram 90. Ale bardzo proszę Państwa o ciszę. Dziękuję. Otwieram 92. Zwyczajną sesję Rady Miasta Krakowa. Serdecznie witam Panie i Panów Radnych. Stwierdzam kworum uprawniające Radę do podejmowania uchwał. Serdecznie witam Państwa wiceprezydentów Miasta Krakowa, Pana Skarbnika i Sekretarza. Witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Szanowni Państwo, szczególnie chciałbym przywitać na dzisiejszej sesji przedszkolaki z przedszkola samorządowego nr 187 pod Lipkami w Krakowie, osiedle Piastów 48. Jest to grupa piąta, sześciolatki z wychowawczynią panią magister Agnieszką Noworytą oraz panią Moniką Mikulską-Luty. Serdecznie witamy przedszkolaki. Co prawda mam tu nie wpisane, ale też witam serdecznie młodzież z gimnazjum nr 2 z ulicy Studenckiej. Serdecznie Was witamy. Panie i Panów. Szanowni Państwo, witam. Chciałbym także przypomnieć o dwóch sprawach, które trochę w trybie takim ekstraordynaryjnym chciałem przypomnieć. Po pierwsze, chciałem polecić uwadze dobroczynny koncert mikołajowy, który odbędzie się w poniedziałek 9 grudnia o godzinie 18 w Filharmonii imienia Karola Szymanowskiego przy ulicy Zwierzynieckiej. Koncert organizowany jest przez Stowarzyszenie Filantropów imienia Brora Hansona. Podczas tego koncertu w Filharmonii wystąpią Zbigniew Wodecki, Jacek Wójcicki i wielu, wielu innych. Przypominam, Bror Hanson to jest honorowy obywatel miasta Krakowa. Bardzo proszę też na chwilę pana radnego przewodniczącego Ziębę w sprawie małego daru, który dla radnych miasta Krakowa święty Mikołaj z brodą, czyli pan Stanisław Zięba przygotował. Bardzo proszę, Staszek. Ale z mikrofonu, znaczy z trybuny, Staszek. Obecność zaraz będziemy sprawdzać. Proszę Państwa, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, to jest taki podarunek nie od świętego Mikołaja, bo ja nim nie jestem, ale od księdza proboszcza z Miszczejowic, który ustąpił już. W tym roku jest 30-lecie konsekracji Miszczejowickiego Kościoła. Jest to książka o parafii, bardziej historyczna, chociaż księża się też wypowiadają. Proszę Państwa, kto będzie miał życzenie, to sobie może zabrać w dowolnym czasie tą książkę. Oczywiście tu jest, przeczytacie, to będziecie wiedzieć, tak? Ale to proszę proboszcza zrobić, nie mnie. Dziękujemy panu przewodniczącemu Ziębie. Szanowni Państwo, a teraz starym zwyczajem sprawdzenie obecności. Bardzo proszę, na wszelki wypadek. Nie wszyscy się jeszcze wpisali. Czy ktoś jest jeszcze w trakcie sprawdzenia obecności? Czy ktoś jeszcze jest w trakcie? Pan radny Chwajoł, bardzo proszę. Czy ktoś jeszcze? Nie widzę, proszę wydruk. Nieobecne tylko dwie osoby, jak widzę. Nieobecny pan Jerzy Friedinger. Nieobecna pani Barbara Nowak. Proszę o 3 minuty możliwości wzięcia, żeby nie było świństwa potem. Dobrze. Pan, krótka mini przerwa na zaopatrzenie się w prezenty od pana Stanisława Zięby. Po 3 minuty. Dobrze, okej. Tylko to w punkcie oczywiście. 3 minuty minęły.
książkę mam. W ten sposób pięknie rozbiliśmy początek sesji. Szanowni Państwo, wracamy do porządku obrad. Po powitaniu przystępujemy do realizacji poszczególnych spraw. Informuję Państwa radnych, że stenogram i protokół z 88 sesji, to jest z posiedzenia z 6 listopada, jest do wglądu w Kancelarii Rady, pokój 201. Czy do protokołu z poprzedniej, czyli 87 sesji, to jest posiedzenie z 23 października, są uwagi? Jeżeli nie ma, protokół zostanie podpisany. Przypominam o obowiązku elektronicznego zgłaszania interpelacji przez tych Państwa radnych, którzy zamierzają zgłosić na dzisiejszej sesji, oraz o obowiązku doręczenia przewodniczącemu te swoje interpelacje na piśmie. Informacje międzysesyjne. Po pierwsze, przypominam, że 11 grudnia o godzinie 12, bardzo proszę Pani Dyrektor, to będzie świnka. Będę czekał. Szanowni Państwo, no, umówiliśmy się, że sesja i sobie wzajemnie nie przeszkadzamy. No i zapraszam powolutku, jak Pan widzi. No, Pani Dyrektor, trudno. Ja prosiłem, świnka czeka. Szanowni Państwo, przed sesją jest czas, a w czasie sesji nie przeszkadzamy sobie. W ten sposób dezorganizujemy pracę sobie i innym. Przypominam Państwu, że 11 grudnia o godzinie 12 odbędzie się 93. uroczysta sesja Rady Miasta zwołana dla nadania tytułu honorowego obywatela Pani Radna Fijałkowska. Przepraszam, ale świnka. Pani Radna Fijałkowska, bardzo proszę. Pani Grażyno. Pani Grażyno, bardzo proszę. To trudno, proszę sobie od kogoś pożyczyć. Proszę bardzo, Pani Grażyna, czekamy. Jest czas na przeszkadzanie, jest czas na płacenie. Bardzo proszę. Czy pan urzędnik stojący z tyłu musi przeszkadzać? Przepraszam bardzo, ale... Dziękuję Pani Grażynie. Monety też są w cenie. Szanowni Państwo, przypominam, iż 11 grudnia, to jest przyszłą środę, o godzinie 12, odbędzie się 93. uroczysta sesja Rady Miasta zwołana dla nadania honorowego obywatela, tytułu honorowego obywatela Stowarzyszenia Królewskiego Miasta Krakowa panu profesorowi Władysławowi Stróżeckiemu. Serdecznie zapraszam. Informuję Państwa, że do przewodniczącego Rady Miasta wpłynęły pisma. Po pierwsze, wojewoda małopolski zawiadamia o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego kontroli legalności uchwały Rady Miasta z 23 października w sprawie zmiany uchwały z 19 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Kraków. Wojewoda zawiadamia o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego kontroli legalności uchwały dotyczącego regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach prowadzonych przez gminę miejską Kraków. Informuję, że do projektu uchwały według druku 1516 w sprawie określenia wzoru formularza oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej wpłynęła do Kancelarii Rady autopoprawka po terminie. Wyrok Sądu Administracyjnego z dnia 8 października 2013 w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 15 stycznia dotyczy uchwały Rady Miasta z 6 lipca 2011 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników oraz sposobu pobierania tych opłat. Informacja dotycząca skarg. Od ostatniej informacji na 90. sesji Rady Miasta wpłynęło 5 skarg. Skargi te będą przedmiotem prac Komisji Rewizyjnej, która zadecyduje o sposobie ich dalszego procedowania.
Szanowni Państwo, zgodnie z paragrafem 34 ustęp 2 dla projektów, które będą dzisiaj rozpatrywane w trybie jednego czytania, wyznacza się termin zgłaszania autopoprawek do rozpoczęcia czytania, a termin zgłaszania poprawek do czasu zakończenia dyskusji. Na dzisiejszej sesji dotyczy to następujących jednoczytaniowych projektów uchwał. 1586 zmiany w budżecie, 1572 przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 1552 ustalenie kierunków działania prezydenta w sprawie powołania konsultacyjnej doradczo opiniującej Rady Seniorów, 1555 zniesienia pomnika księdza biskupa Albina Małysiaka, 1566 skarga na zarząd budynków komunalnych, 1574 ustalenie kierunków działania dla prezydenta dotyczy opracowania programu poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych. 1581 to dotyczy zmiany uchwały w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zarządu cmentarzy komunalnych. 1588 to jest ustalenie miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej. 1589 ustalenie dotacji Miejskiej Instytucji Kultury na realizację zadania uznanego przez dzielnice za priorytetowe. I 1591 kierunki działania prezydenta w przedmiocie udzielania ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przedsiębiorstwu transportu samochodowego spółka akcyjna i przedsiębiorstwu komunikacji samochodowej Chojnice. Informuję Państwa radnych, że na podstawie paragrafu 34 ustęp 3 statutu, to jest pisemny wniosek co najmniej 1/10 ustawowego składu rady, to jest 5 radnych lub prezydenta, zawierający uzasadnienie, złożony najpóźniej do końca dyskusji, rada może zdecydować o rozpatrzeniu wyżej wymienionych projektów uchwał w trybie dwóch czytań. Porządek obrad dzisiejszej sesji został uzgodniony z Komisją Główną w dniu 25 listopada. Informuję Państwa radnych, że w trybie artykułu 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym do porządku obrad zostały włączone projekty uchwał prezydenta według druków. 1581 to jest zmiana uchwały dotyczy stawki dotacji przedmiotowej zarządu cmentarzy komunalnych. 1584 zmiany w budżecie, 1585 zmiany w budżecie, 1586 zmiany w budżecie, 1587 zmiany w budżecie, 1588 ustalenie miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej, 1589 udzielenie dotacji Miejskiej Instytucji Kultury na realizację zadania uznanego przez dzielnice za priorytetowe, 1590 zmiana uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 1591 kierunki działania prezydenta w przyjęciu udzielania ulgi w spłacie należności pieniężnych i 1592 ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przełowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia usunięcia pojazdu. Czy prezydent, komisja lub grupa radnych chciałaby zgłosić propozycję zmian w porządku obrad w trybie przewidzianym przez statut miasta Krakowa? W imieniu prezydenta nie ma nic. W imieniu grupy radnych lub komisji. Pan radny, bardzo proszę, pan radny Garda. Grupa radnych, tak? Wniosek. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, ja mam tylko krótki wniosek, ponieważ dzisiaj będzie poważna dyskusja na temat budżetu i w związku z tym mam taki wniosek, ponieważ drugi raz wrócił temat podatków i wydaje mi się, że powinniśmy je na samym początku przegłosować i dać jasno znać, w jakim kierunku idziemy w kwestii budżetu, no bo wydaje mi się, że wystąpienie i przedstawianie budżetu będzie od tego dość sporo uzależnione i warto, żeby ktoś wcześniej o tym wiedział, jak tak naprawdę ten budżet będzie wyglądał, jak się będzie plasował, bo to chodzi o dość poważną kwotę i stąd mój wniosek. Do pana przewodniczącego, bo pan przewodniczący prowadzi obrady, żeby przeprowadzić to głosowanie na samym początku, żeby wszystko było jasne. Dziękuję. Czyli rozumiem, jest sugestia, żeby, rozumiem, może po planach, chociaż zobaczymy, w pierwszej części sesji przeprowadzić dyskusję i głosowanie w temacie projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości. Jeżeli już słyszę głosu sprzeciwu, to taki wniosek będzie realizowany w pierwszej części. Nie ma głosu sprzeciwu, więc jak najbardziej taki wniosek, może nie od razu, ale w pierwszej części będzie realizowany. I proszę Państwa, plan jest taki, żeby pierwszą część sesji pociągnąć do godziny 14.30 lub 14, powiedzmy 14. Tam przeprowadzić wszystko, co się da. O 14.00 zrobić przerwę, w tym przerwę na posiedzenie klubu, bo klub PiS-u mi sygnalizował, ale także komisja rodziny mi sygnalizowała potrzebę zrobienia posiedzenia komisji. O 15.00 zacząć prezentację budżetu i odbyciem pierwszego czytania, a potem wrócić do wszelkich innych spraw, które do godziny 14.00 nie zostaną zrobione. Jeżeli nie ma w tej sprawie żadnych zastrzeżeń, to w ten sposób będziemy działać. Rozumiem, że nie ma. Czy do porządku obrad są jakieś uwagi? Czy komisja, grupa radnych jest gotowa coś złożyć? Nie widzę.